Nie, to nie poszło, proszę. Czy jestem wyprostowany w kadrze, bo to mi zależy na tym. Mnie osobiście trzyma po pierwsze właśnie atmosfera, po drugie możliwość rozwoju. Ja na przestrzeni 4 lat widzę nieustanne możliwości tego, żeby w jakimś stopniu się rozwijać jako deweloper i nie tylko. A to jest w sumie chyba najważniejsze. Projekt jest interesujący, jest dużym, bardzo dużym wyzwaniem od strony technologicznej. Mamy ten produkt, on się cały czas rozwija, cały czas właśnie przychodzi transformacje, cały czas dodajemy do niego nowe funkcjonalności, cały czas optymalizujemy go, skalujemy go, on cały czas wchodzi na nowe, w ogóle na nowe obszary, tak? To już nie jest jakiś tam mały pluginek do Jiry, tylko to teraz jest w ogóle rozwiązanie standalone, które integruje się z wieloma systemami, więc to wszystko właśnie powoduje, że po prostu można się znacznie bardziej rozwinąć, niż gdyby właśnie tak robić jakieś takie małe projekciki co 3 miesiące, tak? To jest produkt, który nie ma daty końca. Ja byłem, wcześniej pracowałem w firmach, gdzie po prostu były projekty i wiadomo było, że do tego terminu trzeba oddać system, potem jeszcze 2 czy 3 lata, w zależności od umowy, jest jego utrzymanie, a potem to już w zasadzie do nas nie obchodzi. A tutaj tak nie ma, nie? Tutaj jest tak, że nas musi obchodzić cały czas, bo jak gdzieś pójdziemy na skróty i coś zrobimy za szybko, niedokładnie, albo nie przemyślimy możliwych jakby ścieżek rozwoju danej funkcjonalności, no to my będziemy tymi, którzy ucierpią na tym najbardziej, nie? Nikt inny. I, no i to fajnie, jakby ja się mega cieszę, bo to uczy takiej dyscypliny po prostu i takiego dyscypliny, ale też ważenia, gdzie, w których miejscach w systemie, przy których funkcjonalnościach warto jakby włożyć więcej pary i przewidzieć, nie wiem, zaprojektować to tak, żeby było bardziej może elastyczne, gotowe na dalszy rozwój. I mam wrażenie, że dopiero tutaj nauczyłem się tak naprawdę, co to znaczy być zwinnym. Właśnie chociażby z tego, chociażby ta jedna rzecz, gdzie przekładać więcej pracy. I to jest fajne, że my próbujemy jakby trochę chaotycznie do tego podchodząc, ale z taką dużą odwagą i takim gdzieś sercem wywalonym na dłoni, że to jest... To jest nasz produkt i rzeczywiście klienci są zadowoleni z niego i jakby korzystają. I gdziekolwiek nie pojedziemy, mamy klientów, którzy już z nas znają i nie jesteśmy jakimś no-name'em, który jest gdzieś dewelopowany w piwnicy albo po prostu nie ma szansy na szerszą widownię. Że czuję, że jestem częścią takiego... Czy jestem częścią rozwiązania, które pomaga ludziom na taką dużą skalę i jest to takie dosyć nobilitujące, uważam. Nie wiem, może czasem sobie nawet człowiek tak w codziennej takiej pracy tego nie uzmysławia, ale tam, liczba i też skala klientów, którym pomagamy w sposobie planowania, jakiegoś monitorowania prac w ich firmach jest tam ogromna, więc to jest chyba taki aspekt, że mogę mieć taki realny wpływ na to, jak taki produkt, jak taka usługa wygląda i to jest chyba taki najmocniejszy aspekt, który mnie tutaj trzyma i pozwala mi cały czas radość i jakąś taką pasję z tego, co tutaj robię na co dzień. Myślę, że wszyscy tutaj, którzy są, mają takie poczucie, że ma się ogromny wpływ na kierunek, w którym się rozwija ten produkt. Że nasze głosy są wysłuchiwane i nie wiem, mnie to zawsze strasznie jakby kręciło, że to nie jest tak, że ja widzę, że coś można zrobić lepiej, inaczej, trochę coś tam dorzucić, coś tu odjąć i ja sobie to mówię, a potem to się i tak rozpływa i nikt sobie z tym nic nie robi. Nie, to jest właśnie zupełnie inaczej. Ja tutaj jakby to jest tyle jakby... To jest tyle uszu, do których można coś powiedzieć i jakby z takim w zasadzie praktycznie z pewnością, że to zostanie wysłuchane, że to też jest takie mega podkręcające, że się wie po prostu, że się po prostu ma ten wpływ. Takie fizyczne, namacalne poczucie, że kierunek, w którym idzie ten produkt, zależy ode mnie. Nie? No i to jest na wielu płaszczyznach, nie? Bo nie wiem, możliwość rozmawiania z PM-ami, z UX-ami, czy nie wiem, z Tomkiem, z Michałem, Ship It Wiki, tak? No, czy nawet to, że pracujemy skramowo i że w sumie sami możemy sobie co 2 tygodnie, jakby widząc, my jako w sensie deweloperzy, możemy sobie sami zgłaszać jakby pomysły, bo nam coś przyjdzie do głowy w trakcie developmentu. Jakby to na tylu wymiarach widać, że tutaj kierunek tego produktu, czy kierunek, w którym się ten produkt rozwija, jakby jest tak jakby sterowany przez wiele głosów, może być, to no to jest mega fajne. Wydaje mi się, że chyba czymś takim, co się może wydawać super, a przynajmniej mi się zawsze wydawało, to chyba jest tak, że jeżeli ktoś się czymś interesuje,
ma jakąś tam swoją, powiedzmy, pasję, niszę, jakąś taką zawodową oczywiście, to chyba łatwo wyobrazić sobie drogę, żeby ją tutaj realizować. Czyli wydaje się, że można to zrobić po prostu bezpośrednio i to jest super. Jest ten ShipIt, który też jest taką możliwością. I po prostu można trochę chyba bardziej niż w innych miejscach, mi się wydaje, posterować się tym, co się robi i tym, żeby po prostu robić to, co się lubi. O, to już finał, tak? Tak mi się wydaje.